Dokładnie 105 lat temu, w 1919 roku, powołano do istnienia Policję Państwową. Z tej okazji od 29 lat obchodzone jest Święto Policji w całym kraju. W czwartek na Placu Jagiellońskim świętowali policjanci z garnizonu mazowieckiego. To dla mnie zaszczyt i honor, że mogę dziś stać na czele ludzi, dzięki którym mieszkańcy Mazowsza mogą się czuć bezpiecznie. Świadomi faktu, że w każdej chwili staniecie na wysokości zadania i udzielicie im niezbędnej pomocy i wsparcia. Uroczystości tradycyjnie już były okazją do wręczenia medali i odznaczeń, a także awansowania policjantów na wyższe stopnie służbowe. Medalem za długoletnią służbę został nagrodzony komendant wojewódzki policji z siedzibą w Radomiu, Waldemar Wołowiec. W tym wyjątkowym dniu życzę wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom policji, a w szczególności bohaterom dzisiejszej uroczystości, odznaczonym i awansowanym, aby każdy dzień służby i pracy przyniósł Wam osobistą satysfakcję i zadowolenie, a Wasze działania spotkały się z uznaniem i życzliwością społeczeństwa. Z okazji Święta Policji na wyższe stopnie służbowe awansowało 856 policjantów. W mazowieckim garnizonie policji jest obecnie ponad 5 tysięcy funkcjonariuszy, którzy służą na terenie całego województwa. I choć dzisiaj brakuje w naszych szeregach kilkunastu tysięcy policjantów, to jednak potrafimy tak zorganizować swoje działania, by obywatele tego nie odczuwali, by nie miało to wpływu na bezpieczeństwo Polaków. Po oficjalnej części uroczystości przyszedł czas na nieco zabawy. O godzinie 15 rozpoczął się festyn policyjny, w trakcie którego funkcjonariusze zaprezentowali m.in. wozy policyjne, sprzęt czy różne techniki kryminalistyki. Nie zabrakło także konkursów i zabaw dla najmłodszych uczestników festynu.